Być z bratem albo siostrą u babci u dziadka, gdy tata ciągle w pracy, a mama jest zajęta. U dziadków najwspanialsze wakacje są i święta. Gdy tata w delegacji, a mama jeszcze w pracy, to babcia da kolację na starej srebrnej tacy. A kiedy przyjdą strachy, pod wieczór albo z rana, u kogo najbezpieczniej? U dziadka na kolanach. A kiedy się pokłócę z siostrą albo z bratem, to babcia nas pogodzi i dzięki babci za to kochamy nasze babcie i dziadków też kochamy. W dniu babci i w dniu dziadka życzenia wam składamy. Dziękujemy wam, dziadkowie, to bardzo wam się chwali, żeście nam rodziców tak dobrze wychowali. Bez was smutny byłby świat. Żyj nam, babciu, żyj nam, dziadku, co najmniej 200 lat. Kochane babcie, kochani dziadkowie, w dzisiejszym święcie życzę wam zdrowia, szczęścia, no i gorę. Wiele cierpliwości, co dzień dużo siły, pogody, radości i uśmiechów. Pieniędzy, a jakże, a kłopotów wcale, w poście zaś powagi, zabaw, karnawale. Ciepłych butów w zimie, w lecie dużo słońca, można by wam życzyć i życzyć bez końca. Jest tyle słów przeróżnej treści, ja właśnie dobrać je próbuję. I myślę, że w jednym to się streści, to co chcę wyrazić, to dziękuję. Może to mało, jest bezskromnie, ale skromność nam pasuje. Dlatego za wszystko i ogromnie za wszystko babciom i dzieckom dziś dziękuję. Dziś to przedstawienie, więc miłej zabawy, to dla was życzenie.